Cześć, Krzysztof z tej strony. Dzisiaj na kanale będzie o takiej oto ładowarce. No, jest to potwornie mocna ładowarka. Asomo Tech, to jest model 868D. No i ta ładowarka ma według producenta wyjście aż 260 W, więc generalnie powinna spokojnie 2-3 laptopy naładować. Jak wygląda samo pudełko, widzicie, za chwilę otworzę, bo jeszcze nie otwierałem, 260 W. Dobra, otwórzmy, zobaczmy, żeby nie trzymać w niepewności. Jak to wygląda? Na pewno jest ciężko, raz wam mówię, to nie jest jakaś leciutka ładowarka. Zastąpić mam generalnie wszystkie inne ładowarki, które mam na tutaj czasami na w swojej okolicy, chociażby taką jak tu, która jest trochę słabsza i no nie jest w stanie naładować chociażby nawet moich telefonów z szybkim ładowaniem. Muszę zawsze się posiłkować jakąś inną. A fajnie byłoby mieć właśnie jakąś w pobliżu. No i poza tym jeszcze laptopa Surface'a oraz tutaj mam Legiona, ale ustalam, że Legiona będzie ciężko, bo niestety nie mogę znaleźć takiej przejściówki, dzięki której mogę Legionem właśnie korzystać z Legiona, w sensie z tej ładowarki. Dobra, muszę się pozbyć, tak jest lepiej zawsze. Dobra, cyk, jedziemy. Dobra, to tyle w pudełeczku. Podłączymy, żeby nie było, do prądu. I od razu też tutaj do prądu i zobaczymy po prostu, jak to działa. Ok. Podłączymy i zobaczymy. Dobra, włączamy prąd. Dobra, czym się tutaj objawia ta ładowarka? Po pierwsze, tu mamy ładowanie bezprzewodowe. Zobaczymy, czy działa. Działa, ok. No, fajnie, takie lekko gumowana jest tutaj ta powierzchnia, więc ona się nie będzie śliskać. To jest ok. To trochę inaczej to wygląda. Tu chyba wydaje mi się, ten wyżłobienia może dobrze wyglądają, raczej nie mają funkcji jakiejś innej, być może lepiej się też odprowadza powietrze, w sensie gorące. Tu jest możliwość dotykowego włączania i wyłączania, tu widzicie, tych portów. I teraz każdy z tych portów, jak widzicie, ma własny czytnik, w sensie pokazuje, jaka jest dana moc oddawana, więc to jest dość fajny patent. Dobra, włączymy sobie mój telefon. Tu jest, jak widzicie, PD31 140 W, tu jest PD, dwa razy są PD 100 W z maksymalnym wyjściem. No i tu mamy Quick Charger dwa razy, mamy porty. Włączymy sobie póki co tutaj. Ustawię ją tak, to będzie widać. No i zobaczmy po prostu, czy zacznie ładować i jak zacznie ładować. Dobra, 43%. OK, no i widzimy, tu jest 2,9, no zaczyna się zwiększać do 4, prawie 3,9 ampera, 34 W i napięcie 9,6. Dobra, tak to wygląda. No i fajnie, ten wyświetlacz, muszę przyznać, rzeczywiście robi robotę. OK, zaraz spróbuję też z innymi rzeczami. Czy da się to jeszcze podłączyć dodatkowo właśnie z kilkoma rzeczami naraz. Zobaczymy, jak to będzie działać. OK, ładuje się póki co na razie ten telefon. Przyniosłem kilka innych rzeczy. Po pierwsze, powerbanki. Tu jest 10 000 mAh, tu jest 30 000 mAh, też go podpinamy. Tu już mamy dwa urządzenia dodatkowe. Podepnijmy jeszcze ten telefon też tutaj do gniazda. Zobaczmy po prostu, jak to będzie działać. OK. Cyk. No i mam tutaj laptopa jeszcze. Widzę, że za każdym razem, jak przełączam, to wyłącza, w sensie na chwilę ładowania, ten telefon, widzę, przynajmniej jeżeli podłączyłem do tego gniazda. Dobra, no i włączymy jeszcze tutaj laptopa, takiego Surface'a. Jak widzicie, no tu mamy 26 w Surface'ie, w S23 mamy 30 W, tu mamy 12 W. Tu mamy 9, no a tu mamy 3 W, więc jakby to widać, spokojnie można tą ładowarką jeszcze dorzucić inne rzeczy, no ale niestety już nic nie mam więcej. Mam jeszcze tutaj Legiona, generalnie, który tutaj jest, ale niestety
Taka przejściówka do Legiona, którą kiedyś kupiłem, okazała się, że nie działa. Innymi słowy, nie jestem w stanie po prostu podłączyć jakiegoś po prostu zasilania innego niż to, które jest oryginalne, mimo że oczywiście mam kable, które, jak widzicie, tu jest kabel 240 W może obsłużyć, ale niestety ta przejściówka do akurat tego Legiona nie pasuje. No dobra, słuchajcie, no wygląda to zacnie, obiecująco. Fajnie, że pokazuje w każdym, jak tu widać, rodzaju, że tak powiem, gniazda, jakie jest faktycznie ładowanie. Pewnie przydałby się jeszcze jakiś dodatkowy feature typu może na przykład jaki jest czas ładowania, tego by mi chyba jeszcze tylko brakowało. No ale generalnie mówię, zamierzam zastąpić po prostu tą ładowarkę, tutaj sobie położyć, po prostu mieć ją non stop podłączoną i w ten sposób gdzieś tam sobie nią zarządzać. No słuchajcie, jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Myślę, że ładowarka może spełnić oczekiwania naprawdę wielu z Was. Tu jeszcze z tyłu wszystkie te parametry też, jakie ona posiada. Zapłaciłem za nią 240 zł jakoś teraz na AliExpress, jak była wyprzedaż, powiedzmy ta 11 listopada. No i trwa jakieś 2 tygodnie maksymalnie. No 2 tygodnie dokładnie. Dobra, słuchajcie, jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie też czasem. Trzymajcie się, cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć! We'll be right back.